10 lipca we wczesnych godzinach rannych grupa młodych ludzi wybiła szybę w drzwiach jednego z autobusów linii Reda-Wejherowo. Ich wybryk spowodowany był prośbą kierowcy o opuszczenie pojazdu z powodu skandalicznego zachowania, zakłócania jazdy pozostałym podróżującym i braku posiadania biletu. Zaczęli tam w autobusie z tyłu rozrabiać, szyby walić, zamykać, otwierać, hałasować. Ja zatrzymałem autobus, poszedłem do nich i mówię, dlaczego oni się tak zachowują, bo oni się tłumaczą, że otwierają szybę, bo jest zimno, zamykają, a raczej bo jest ciepło, zamykają, bo jest zimno ten i ja się pytam, czy mają bilety. A oni mówią, że nie mają. I poprosiłem, żeby wysiedli wtedy, bo się nie potrafią zachować i za darmo jadą, to otworzyłem drzwi i oni wysiedli. Wtedy jeden z tych chuliganów wziął kamień i rzucił w kierunku autobusu i szyba w środkowych drzwiach pękła. Nie jest to niestety odosobniony incydent. Kierowcy autobusów oraz pasażerowie coraz częściej narażeni są na niebezpieczeństwo z powodu wybryków osób nieodpowiedzialnych. Jeżeli by trafił jedną szybę prędzej w autobusie, to tam siedziała pasażerka. Nie mogła takim kamieniem zostać uderzona w głowę. Do aktów wandalizmu dochodzi szczególnie w okresie wakacyjnym. Tylko od 30 czerwca do 6 lipca zostało zniszczonych 11 wiat przystankowych oraz kilkadziesiąt rozkładów jazdy, których renowacja pochłonie ponad 8 tysięcy złotych. Ogromny problem stanowi również notoryczne zaśmiecanie pojazdów. Pasażerowie widzą, jak te przystanki po dewastacji wyglądają. Dzisiaj one muszą trochę odczekać, ponieważ czekamy również na działania organów ścigania i ubezpieczyciela. Natomiast oczywiście jakość korzystania z nich jest zdecydowanie zła. Dewastacje to codzienność w komunikacji, ale jednocześnie chyba można jej zapobiegać, bo wydaje mi się, że te wiaty nie stoją poza granicami administracyjnymi miasta, tylko stoją w samym centrum, więc nie sądzę, żeby całkowita dewastacja wiaty uległa niewiedzy i nikt by nie widział, co się z nią dzieje. Zniszczenie autobusów oraz wiat przystankowych niosą za sobą poważne konsekwencje w postaci podnoszenia cen biletów oraz wycofywania poszczególnych linii. Działania te odbijają się wyłącznie na klientach przewoźnika, znacznie utrudniają im codzienne korzystanie z jego usług, dlatego w naszym interesie jest reagowanie na wszelkie akty wandalizmu oraz dbanie o infrastrukturę komunikacyjną w takim stopniu, aby móc podróżować komfortowo i co ważniejsze, bezpiecznie.